będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy słuchacze, 2 lata temu z racji 90. urodzin generała brygady pilota Tadeusza Góry starałem się przybliżyć jego sylwetkę. Człowieka niezwykle skromnego, radosnego i życzliwego, zarazem wielce zasłużonego dla Polski, dla polskiego lotnictwa. 8 stycznia w piątek pożegnaliśmy generała Górę, który udał się w swój ostatni już lot. Zmarł 4 stycznia po ciężkiej chorobie w wieku 92 lat w Świdniku, z którym był związany od ponad 30 lat. Biskup polowy Wojska Polskiego, generał Tadeusz Płoski, który przewodniczył uroczystościom pogrzebowym w Świdniku, powiedział: dziękujemy dziś dzielnemu generałowi, pilotowi za wkład, który wniósł w to, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju oraz wędrować po przetartych przez niego niebieskich szlakach. Dziękujemy za to wszystko, co uczynił dla polskiego szybownictwa, polskiego lotnictwa i dla nas wszystkich. Wszystkie pokolenia lotników miały w nim przykład, autorytet oraz niezmienną życzliwość i przyjaźń. Uważa się powszechnie, że Polacy są urodzonymi kawalerzystami. Tradycje Kirchholmu, Chocimia, Wiednia zobowiązują. Te polskie tradycje kawaleryjskie przejęła kawaleria powietrzna, a polscy piloci, tak jak niegdyś kawalerzyści, znów stali się nieocenieni. Polskie lotnictwo budziło się do życia wraz z odzyskaniem państwowości w 1918 roku. Wtedy właśnie w Krakowie urodził się Tadeusz Góra. Ojciec Tadeusza był legionistą, potem oficerem piechoty w odrodzonej Rzeczpospolitej. Tadeusz, mieszkając w Wilnie, począł rozwijać swoje pasje lotnicze. Każde wakacje spędzał w Bieszczadzkiej Akademii Szybowcowej w Bezmiechowej. Tu ujawnił się jego nieprzeciętny talent do latania. Po kilku sukcesach krajowych w maju 1938 roku porwał się na nieprawdopodobny wyczyn. Pokonał szybowcem trasę 578 km z Bezmiechowej w Bieszczadach do Solecznik Małych koło Wilna, bijąc rekord długości lotu. Za ten wyczyn Międzynarodowa Organizacja Lotnicza nadała mu pierwszy w świecie medal Lilienthala. Potem przyszedł tragiczny rok 1939. Tadeusz Góra ratował przed zniszczeniem polskie samoloty. Przybył do Łucka, gdzie dostał się do niewoli sowieckiej, z której następnie zbiegł przez Szwecję. Dotarł najpierw do Francji, potem do Anglii. Tu, na ziemi angielskiej, wykonał blisko 900 lotów bojowych, niszcząc niemieckie samoloty, bomby V1, pociągi i inne obiekty wroga. Przeszedł karierę wojskową od szeregowca do oficera. Walczył między innymi w 316 Dywizjonie Myśliwskim. Ostatni lot nad angielskim niebem wykonał 14 listopada 1946 roku. W czasie wojny spędził w powietrzu 1062 godziny. Za wojenny wysiłek został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych oraz wieloma odznaczeniami brytyjskimi. W 2005 roku prezydent RP odznaczył Tadeusza Górę Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Kiedy w 1948 roku Tadeusz Góra powrócił do Polski, rozpoczął pracę instruktora pilotażu. Został pierwszym Polakiem i drugim pilotem na świecie zdobywcą złotej odznaki szybowcowej z 3 diamentami. Do służby w lotnictwie wojskowym powrócił w 1957 roku w stopniu kapitana pilota i pełnił ją przez 15 lat. W tym czasie szkolił pilotów i bił rekordy szybowcowe. Po przejściu na emeryturę został pilotem śmigłowcowym i instruktorem. Łącznie spędził w powietrzu 10 tysięcy godzin. Latanie było wielką pasją Tadeusza Góry. Pamiętam jedną ze scen z filmu biograficznego Adama Ustynowicza zatytułowanego Dziennik pilota Góry. Tadeusz Góra opowiada do kamery o swojej pasji. Nagle przerywa i obserwuje lądowanie paralotni. Pięknie wylądował, kwituje.
A potem spostrzega, że przecież mówi do kamery. Przepraszam, ale nie mogłem się powstrzymać. Kiedyś przecież przez swoją fascynację lataniem musiał powtarzać szóstą klasę gimnazjum. Oglądając po raz pierwszy ten film, Dziennik pilota góry, generał powiedział z wrodzoną sobie skromnością i humorem: film piękny, tylko aktor marny. Kiedy przed kilku laty Tadeusz Góra obdarował mnie słoikiem smakowitego miodu, zapytałem: jak to, więc pszczoły też pan hoduje? Tak, odpowiedział, one przecież też latają. Kochał wszystko, co lata, to była jego pasja. Ale nie sztuka mieć pasję, sztuką jest tą pasją służyć Polsce, służyć ludziom. To się generałowi Górze udało i za to był ceniony. Do końca pozostał niezwykle skromny, nie uważał się za kogoś wyjątkowego. To my go za takiego uważaliśmy. Kiedy dowiedział się o nominacji generalskiej w 2007 roku, zamyślił się głęboko i powiedział: wielu moich dowódców, kolegów zasłużyło na ten stopień, ja nie zasłużyłem. A przecież zasłużył. Kiedy dziś wielu goni za zasługami i zaszczytami, gdzieś obok nas żyją i umierają w ciszy wielcy, skromni ludzie. Kiedyś w czasie wojennej pożogi, ale i po niej, zdali egzamin ze swego patriotyzmu i ze swego człowieczeństwa. Taki był generał brygady pilot Tadeusz Góra, pierwszy zdobywca medalu Lilientala, pilot myśliwski Polskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii, kawaler orderu Virtuti Militari. Na co dzień skromny, serdeczny, miły człowiek, a przecież to jedna z najbarwniejszych postaci w dziejach polskiego lotnictwa. Prośmy dla niego o łaskę nieba. Szczęść Boże.